Witajcie kochani w kolejnym czwartkowym vlogu, trochę dłuższym nauczaniu niż zwykle. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego odcinka. Zazwyczaj nagrywam na dworzu, tak jak wiecie lubię w przyrodzie, lepiej głos się roznosi, więcej przestrzeni jest powietrza, żeby można było się dotleniać i lepiej myśleć, ale dzisiaj niestety Jestem w środku. Po pierwsze, dlatego, że jest straszna pogoda, wieje, pada i po prostu się nie da inaczej. A po drugie, jestem trochę przeziębiona i nie chciałabym się tutaj nadwyrężyć. E, ale mam nadzieję, że dzisiejszy temat wszystko zrekompensuje, ponieważ jest ekstra, mega ciekawy. E, już dawno chciałam nagrać ten odcinek, już dawno chciałam e, powiedzieć o tym, e, co Boże Słowo, co Biblia zmieniła w moim życiu. Jak bardzo wyprowadziła mnie na wolność, jak bardzo Boże słowo mnie uwolniło. Uwolniło mój umysł, moje życie od pewnych kłamstw, które wierzyłam, które trzymały mnie właśnie w niewoli, w takim uścisku, nazwałabym to takiej pewnej niemożności, takiej bezsilności, jeśli chodzi o mój charakter, o to, jak postrzegałam świat i to oczywiście się przekładało na to, jak działałam, czy też nie działałam, jak funkcjonowałam. W takim rodzinnym, społecznym życiu, bardzo wiele rzeczy, które wydawało mi się, że były częścią mojego charakteru, albo po prostu, że świat taki jest, że ludzie tacy są, tak naprawdę było jakimś kłamstwem diabła, które właśnie mnie powstrzymywało od takiego pełnego, pełnego wolności funkcjonowania. Nie ukrywam, że do nagrania tego odcinka również zainspirowało mnie zbliżające się kolejne wydanie, kolejna edycja. Szkoły słuchania Boga. I za każdym razem jest to dla mnie duże przeżycie, kiedy wierzący spotykają się razem, żeby skupić się na Bożym słowie i widzę przemiany, które zachodzą w uczestnikach. Ponad trzy tysiące ludzi już wzięło udział w tej szkole i cały czas wpływają do mnie świadectwa tych, którzy mówią, że ich oczy się otworzyły, że zrozumieli, kim tak naprawdę są, co mówi do nich Bóg, co Bóg od nich chce. I przez to, jakby wskoczyli na kolejny poziom, Relacji z Bogiem, rozumienia tych duchowych spraw, yy, doświadczyli wolności, tak jakby ktoś im otworzył klatkę. Yy, tak więc, yy, w księdze psalmów są takie fragmenty, które mam podkreślane od paru lat, które mi przypominają o tym, czym jest Boże Słowo, jak bardzo ważne jest, byśmy to Słowo brali yy, do swojego życia, bo ono, mogła, ono mogło nas właśnie ożywiać i uwalniać. W 107 psalmie od dziesiątego wersetu czytamy takie słowa. Siedzieli w ciemności i w cieniu śmierci, spętani nędzą i żelazem, bo buntowali się przeciw słowom Boga i pogardzili radą najwyższego. Dlatego upokorzył ich serce trudem, upadli, a nie było nikogo, kto by im pomógł. A gdy wołali do Pana, w swoim utrapieniu wybawił ich z ucisku. Wyprowadził ich z ciemności i z cienia śmierci, a ich pęta rozerwał. I dwudziesty werset posłał swoje słowo i uzdrowił ich i wybawił ich z grobu. I wiecie, ten fragment jest zupełnie niezwykły, bo on pokazuje, co się dzieje, kiedy mm, albo nie słyszymy Bożego głosu, nie mamy do Niego dostępu, albo go słyszymy, ale go nie przyjmujemy do swojego życia. Jest to przyrównane tak jak w dziesiątym wersecie, do ciemności. Do cienia śmierci, do nędzy i spętania żelazem, czyli do takich kajdanów, które my nosimy na swojej duszy, w swoim sercu, i nawet ich nie widzimy, bo być może wszyscy dookoła są tak samo zniewoleni i nie, nie zauważamy żadnej różnicy, ponieważ wszyscy tak żyją. Dopiero kiedy doświadczamy uwolnienia, to otwierają nam się oczy i, i widzimy, jakby w całej perspektywie nasze życie, jak bardzo byliśmy zniewoleni. Ten jedenasty werset mówi o buntowaniu się przeciwko słowom Boga albo pogardzaniu Radą Najwyższego. Czyli Bóg mówi, On mówi nieustannie do nas, On nas nakłania do tego, żeby być posłusznymi Jemu, żeby być uległymi, żeby się Go nie bać, żeby dać się przez Niego prowadzić, ale kiedy my stawiamy opór, to zaczynają się dziać bardzo złe rzeczy. Zaczynamy Zaczynamy. Po prostu wierzymy. Nadal chcemy wierzyć kłamstwu, które nas otaczało. Nie chcemy przyjąć lekarstwa. Ale Bóg ma na celu wybawić nas z ucisku, wyprowadzić nas z ciemności, 14 werset, wyprowadzić z cienia śmierci i rozerwać kajdany, rozerwać, rozerwać pęta. To jest wola boża w stosunku do nas. I ten dwudziesty werset jest taką kwintesencją. Bóg posyła swoje słowa. Bóg posyła swoje słowo, aby nas uzdrowiło i wybawiło od grobu, wybawiło z grobu. Czyli celem tego, że Bóg do nas mówi, celem tego, że czytamy to Boże Słowo codziennie, jest to, żebyśmy byli uzdrowieni, żeby nasze spojrzenie było czyste, żebyśmy przejrzeli, zobaczyli, gdzie wierzymy w jakieś kłamstwa, zaczęli wierzyć prawdzie i to zacznie uzdrawiać na początku na, nasze serce, nasz charakter, nasze myślenie. I będzie to uzdrawiało całe nasze życie, ponieważ będzie się przelewało na nasze decyzje, które podejmujemy każdego dnia. A ostatecznym celem po tym uzdrawieniu jest również ratunek od grobu, od śmierci. Tak? Bo ostatecznym e, wynikiem tego, że wierzymy w kłamstwa, że idziemy za tym, co mówi diabeł, że wierzymy diabu, jest śmierć, jest śmierć wieczna, a Bogu zależy na tym, żebyśmy żyli. Tak więc te słowa. Nieustannie mnie inspirują też do tego, żeby podsumować swoje życie. I ostatnio, kiedy myślałam, co takiego w moim życiu zostało jakby rozjaśnione przez Boże Słowo co, w to jakie kłamstwa ja wierzyłam i które Pan Bóg skonfrontował swoim słowem to wypisałam sobie. To oczywiście nie są wszystkie, które, które mogłam sobie teraz przypomnieć. Prawdopodobnie jakaś głębsza analiza by się tu przydała, ale tak na sam początek. Pięć rzeczy, w które kiedyś wierzyłam i teraz wiem, że inaczej się sprawy mają i, która, i, te, ym, i ta konfrontacja słowa sprawiła, że zostałam w jakiś sposób uwolniona i uzdrowiona. Po pierwsze, zrozumiałam swoją prawdziwą wartość. I to jakby w dwie strony zadziałało. Po pierwsze, zrozumiałam, że mam wielką wartość, bo wcześniej wydawało mi się, że jestem takim puszkiem, okruszkiem, który w ogóle w kosmosie lata i nic nie znaczy za chwileczkę, Zgaśnie i w ogóle mi nie będzie. To prowadziło do tego, że zazdrościłam ludziom, którzy czuli się pewni siebie, którzy lubili siebie, nie zabiegali na przykład o uwagę, akceptację innych ludzi. Porównywałam się, zazdrościłam, bardzo dużo niepokoju było we mnie, próbowałam się dowartościować różnymi rzeczami, które robiłam, bo no wtedy czułam się lepiej. Ale z drugiej strony również, Boże Słowo pokazało mi, że nie jestem taka wspaniała, jakbym myślała. Bo yy, to jest ciekawe, ale my jesteśmy jakimś takim taką miksturą niedowartościowania i przewartościowania, yy, niewłaściwego zrozumienia swojej wartości. Yy, I czasami rozpoznajemy, rozpoznajemy pewne osoby, które są takie zarozumiałe, no i no, można powiedzieć, że te osoby za, za, za bardzo, że tak powiem, w siebie wierzą, albo niewłaściwie. Sobie wartość przypisują, inne osoby są nieśmiałe, zakompleksione, no to one są niedowartościowane. Ale bardzo często jest tak, że my jesteśmy jakąś taką miksturą tych dwóch postaw, dlatego że diabłu zależy na tym, żebyśmy albo zadzierali swojego nosa, nie potrzebowali Boga, nie potrzebowali innych ludzi, tylko czuli się tacy wspaniali, samowystarczalni. Albo żebyśmy się czuli podle, jak takie podłe robaki, które głowy nawet nie podnoszą po to, żeby zawalczyć o swoje życie. I Boże Słowo przyszło ze swoim światłem, kiedy Bóg do mnie powiedział, że mnie kocha, że za mnie umarł, co dla mnie zrobił, jak na mnie patrzy, że Jego łaska jest niezależna od tego, co ja robię, albo, albo jakie mam cechy charakteru, czy cechy osobowości. Niezależnie od moich wad, ale też niezależnie od moich zalet, ponieważ to wszystko pochodzi od niego. To to słowo mnie uzdrowiło tak, że mogę patrzeć we właściwy sposób na siebie, nie porównując się z innymi, nie zazdroszcząc komuś innego życia, czuję się całkowicie szczęśliwa, zaspokojona tym, że jestem Agatą Strzyżką, nie chciałabym być nikim innym. Bo wiem, jak wiele Pan Bóg we mnie włożył, zaplanował, co On jeszcze ze mnie tutaj wyciągnie. Nie mogę się doczekać tego. Widzę Jego miłość i właśnie to Boże Słowo mi pokazało. Kiedyś patrzyłam na innych ludzi, teraz Boże Słowo jest dla mnie objawieniem tego, kim tak naprawdę jestem. Po drugie, zauważyłam, że ludzie, którzy stanowczo twierdzą, którzy są właśnie tacy zdecydowani, Wydaje się, że wiedzą o co chodzi, mają silne opinie, wytwarzają wrażenie takich silnych osobowości. Czy są to właśnie osoby, jakieś autorytety, czy też są to jakieś instytucje tworzone przez innych ludzi, które również robią wrażenie, no bo to są instytucje, czasami duże, jakieś organizacje czy firmy. No wydaje się, że powstała taka rzecz, dlatego że jest to coś ważnego. Coś silnego, coś poważnego, z czym trzeba się liczyć. Te wszystkie tak zwane ludzkie autorytety w zestawieniu z bożym autorytetem stają się malutkie i takie powinny być. I to, co w tym świecie wydaje się być takie ważne i pełne przepychu, rozmachu, i ludzie zazdroszczą, chcieliby być w tym miejscu, co ci ludzie, jakby widzę w tym wszystkim. Pewną łudę, tak? I to się łączy zazwyczaj u ludzi z tym, że, że ulegają, dają się prowadzić, dają się manipulować. Jest to pewien rodzaj przemocy, przemocy czy emocjonalnej, czy nawet duchowej, która właśnie ma na celu to, żeby ludzi w jakiś sposób wykorzystać. Bóg przez swoje słowo pokazuje, kto tak naprawdę rządzi tym światem. Że to nie ludzie, nie instytucje, nie muszę ulegać wpływom nawet tych, którzy stanowczo twierdzą, są może naukowcami albo jakimiś innymi mądrymi osobami, ale które właśnie próbują swój wpływ na mnie wymusić, po to, żeby coś ode mnie wziąć. Jakby Bóg przez swoje słowo pokazuje te wszystkie, można powiedzieć, knowania. Ludzi, którzy, którzy nie mają uczciwych zamiarów. Duch Święty daje spojrzenie duchowe głębokie, także mogę uchronić się od wpływu takich ludzi i nie ulegać im. To jest wielkie błogosławieństwo. Jest wiele organizacji, nawet religijnych, które tak mocno trzymają umysły ludzi, serca, całe rodziny, przez pokolenia, że po prostu trudno jest na to patrzeć. Ostatnio poznałam całą grupę Świadków Jehowy, którzy doświadczyli, poznali Jezusa Chrystusa i, i poszli za Nim całym sercem i po raz pierwszy w życiu doświadczają wolności, która jest w Chrystusie, wolności od systemu religijnego, od presji ze swojej organizacji, innych ludzi, którzy jakieś naciski na nich tworzyli. Oni doświadczają teraz tej wolności również w społeczności, gdzie są kochani, gdzie są akceptowani, gdzie już nikt od nich czegoś nie chce, tylko po prostu tak, jak Bóg cieszą się, że oni są. I widzę ich wolność, i widzę z jakiej niewoli zostanie wyrwani. Hmm. Oczywiście ta organizacja to nie jest jedyna, która zniewala umysły, dlatego że tych różnych rzeczy jest o wiele więcej. Ale można, można zobaczyć, jak wielki wpływ ma Boże Słowo, które uwalnia, które przychodzi i pokazuje tą hierarchię ważności, tak, że żaden człowiek nie jest lepszy od innego człowieka, że wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem, że Bóg nie ma jakichś swoich ulubieńców, jakiejś elity, którą tylko zaszczyca i nagradza, że wszyscy jesteśmy tak samo przez Boga przyjęci i droga do, do Boga przez Chrystusa została otwarta dla każdego. Trzecie kłamstwo, w które wierzyłam. Mm, bałam, się, bałam się śmierci, ba, bałam się choroby. Yy, kiedy byłam dzieckiem, zaczęłam słyszeć o tym, że jest coś takiego jak rak, że to jest taka choroba, której nie można wcześniej wy wykryć, że ona po prostu nagle w człowieku się rozwija i człowiek w parę miesięcy może umrzeć. I pamiętam, jak wtedy się bałam, yy, że, że coś takiego mnie spotka, i myślałam, jak można się od tego uchronić. Yy, i im byłam starsza, tym widziałam, że tych zagrożeń jest o wiele więcej niż tylko ta choroba, że w każdej chwili mogę stracić życie, w każdej chwili może coś się wydarzyć. Nie tylko mogę stracić życie, ale mogę zachorować. Zachorować e, tak poważnie, że całymi letami będę się męczyła czy w jakichś bólach żyła. Mogę stracić swoich bliskich, mogę stracić e, wszystko, co mam na swoje utrzymanie. E, i, e, I ten strach, który mi towarzyszył wtedy. Mm, on cały się rozwiał, został rozbity w momencie, kiedy poznałam Chrystusa, kiedy zaczęłam czytać Boże Słowo, kiedy Bóg zaczął mi pokazywać, że to On o wszystkim decyduje, że to On jest zaopatrzycielem i, e, i że to, co, co, czego najbardziej się bałam, to znaczy śmierci, to On został zwycięzcą, odebrał diabłu władzę nad śmiercią. Także, także teraz nie diabeł może mnie tutaj szantażować i, 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 że tak powiem, straszyć, że coś mi zrobi, tylko że moim Panem jest Bóg, że moim Panem jest Ten, który mnie stworzył, Diabeł coś tam może i mi jakieś przykrości pewne rzeczy robić, ale moje życie jest zabezpieczone przez obecność Ducha Świętego we mnie, który jest pieczęcią i zadatkiem życia wiecznego, które razem z Bogiem będę kiedyś e, żyła, tak? będę z Nim żyła. Tak więc e, nie muszę się bać, nie muszę się dać e, też stymulować tym strachem, bo ludzie ze strachu robią różne rzeczy tylko mogę nie ulegać presji, czy innym, innych ludzi, czy danej sytuacji. Tak więc kolejnym, yy, kolejnym kłamstwem, które wierzyłam, to to, że okoliczności decydują o tym, czy będę szczęśliwa. Że jeżeli moje życie się ułoży, e, wszystko się ułoży, prawda, będą pieniądze, będą przyjaciele, będzie zdrowie, e, będzie dobra praca, będzie jedzenie, to ja będę szczęśliwa. A jeżeli tego nie będzie, to będę nieszczęśliwa. I tutaj znowu Boże Słowo pokazuje, że nie, że rzeczywistość duchowa jest o wiele ważniejsza niż ta cielesna, materialna, i że można być szczęśliwym nawet w więzieniu, można być szczęśliwym nawet w chorobie, można być szczęśliwym, śpiewać pieśni Bogu umierając, tak? Można być jakby ponad to wszystko, co diabeł używa, żeby nas zastraszyć i zgnębić. Boże Słowo uwolniło mnie od tego i dlatego. Teraz e, pewne nieprzyjemne rzeczy, które mnie spotykają dookoła, e, nie, są, e, nie są jakimś moim tyranem, tak? nie są taką rzeczywistością, która by mnie trzymała e, w zniewoleniu i e, w jakimś poddaństwie, tak? ponieważ ja mam jakby wewnętrzne, niezależne źródło zasilania w każdej sytuacji. To jest wolność, to jest prawdziwa wolność. E, dlatego, że to również uwalnia mnie. Od y, uległości ludziom, którzy tym, tymi okolicznościami y, sterują, że tak powiem. Tak? Czyli już nie będę bała się szefa, że on mnie może zwolnić, bo jak mnie zwolni, to mi się całe życie posypie, to nie będę szczęśliwa. Już nie boję się i nie muszę być uległa temu szefowi, nie muszę mu się podlizywać, nie muszę robić to, co on mi każe, jeżeli to jest na przykład wbrew mojemu sumieniu. Y, to mnie uwalnia w tej całej przestrzeni. Do tego, żeby postępować sprawiedliwie według mojego sumienia, według tego, co pokazuje mi Bóg, ponieważ wiem, że moje zaopatrzenie nie zależy od mojego szefa, tylko zależy od samego Boga. Dlatego, że Bogu służę, a nie ludziom. I piąte w końcu kłamstwo, które również wierzyłam, że, yy, że Bóg jest taki. Kapryśny, zmienny, że nie wiadomo, nie wiadomo, jaka jest jego wola. Nie wiadomo, dlaczego jedni ludzie chorują, inni są zdrowieni, dlaczego jedni, jednych ludzi spotyka nieszczęście inni żyją w szczęściu. Że wierzyłam, że Bóg jest ta, po prostu taki przedziwny, dziwny, ale raczej z akcentem na taką nieprzyjemną stronę, także on nie wyjawia ludziom swoich motywów, bo jest wyniosły, bo uważa nas za kogoś gorszego, niż on jest. Że jest po prostu takim władcą i królem, jak, jak byli ludzie władcami, królami, tak? którzy pogardzali swoimi podwładnymi. I kiedy zaczęłam czytać Boże Słowo, to zauważyłam, że, że Bóg jest zupełnie inny. Że on jest taki, jak, jak, jak go przedstawiał Jezus Chrystus jako ojca, tego któremu na nas zależy, który oddał swoje życie, oddał swojego własnego syna, żeby nas pozyskać, żebyśmy byli blisko niego, że my jesteśmy jego dziećmi. I że On jest tak naprawdę cały czas po naszej stronie. I nawet jeżeli różne rzeczy się dzieją w naszym życiu, to nie jest wynik tego, że, że Bóg zsyła na nas nieszczęścia, że to Bóg zsyła chorobę, śmierć i nas tutaj torturuje. Tylko, czytając Słowo, zaczęłam widzieć szerszy obraz tego, że oprócz Boga działa również przeciwnik, szatan, są złe duchy, część aniołów, dwie trzecie, jest po stronie Boga, ale jedna trzecia się zbuntowała jest przeciwko. I te wszystkie duchy tutaj nas oddziałują. Ta planeta nie jest jeszcze całkowicie odkupiona, nie jest całkowicie odnowiona przez Boga, ale nastąpi taki moment. I dopiero wtedy Boże Królestwo, kiedy zapanuje, to zobaczymy, jaka była Boża wola. Dlatego zresztą o to mamy się modlić, żeby Boża wola tutaj na, niebie, na Ziemi się wypełniła tak, jak się wypełnia w niebie. Tak więc mogę się czuć wolna. Wiedząc, że Bóg jest po mojej stronie, ponieważ On zrobił wszystko, żebym widziała, że jestem kochana, że jestem cenna. Jego Słowo pokazało mi, że jestem uwolniona od grzechu, od ciemności, że mogę żyć już teraz w Królestwie Boga, doświadczając przed smaku nieba, ale już doświadczając, co to znaczy żyć z Bogiem, ponieważ Duch Święty we mnie mieszka. Daje mi pokój, daje mi radość, daje mi odwagę w sytuacjach. W której może in, inne osoby by panikowały, daje mi takie prorocze, Boże, spojrzenie na każdą sytuację, że nie patrzę tylko po ludzku, ale wiem, co Bóg o tym myśli. I to mnie uwalnia do tego, żeby żyć wol życiem wolnego człowieka, wolności, wolności od kłamstwa. Które jest niestety również w tej sferze religijnej, bardzo dużo niezrozumienia tego, jaki jest Bóg i co Bóg od nas chce. Bardzo wielu chrześcijan żyje w zniewoleniu, ponieważ wierzą w jakieś rzeczy, które są powtarzane z pokolenia na pokolenie, ale nie są konfrontowane z Bożym Słowem. I kiedy otwieramy Biblię, to widzimy, że Bóg chciał, byśmy mieli całkowitą pewność odnośnie tego, co on o nas myśli, jaką przyszłość dla nas przygotował żebyśmy byli pewni, że on zapewnił nam zbawienie w Jezusie Chrystusie, że nie musimy się zmagać ani starać własne uczynki tutaj dobre czynić, żeby jemu się przypodobać, tylko że on wszystko nam dał i my przez wiarę możemy doświadczać tej wolności, tej radości, tego wszystkiego. E, Boże słowo uwolniło mnie od tych wszystkich kłamstw, na pewno od dużo większej ilości, niż teraz wymieniłam. I sprawia, że ja mogę podejmować decyzje inne niż ludzie dookoła mnie. Mogę chodzić w wolności, w radości, mogę skupiać się na tym, co chce Bóg, a nie co chcą inni ludzie ode mnie. Mogę uchronić się od pewnych nacisków, które społecznie są, że tak powiem, wysyłane z różnych stron i to czasami przeciwległych zupełnie krańców, dlatego że diabłu nie zawsze chodzi o to, żebyśmy jakiś kierunek w życiu obrali, konkretny, zły. Czasami mu chodzi po prostu tylko o to, żebyśmy zmieniali ten kierunek co chwilę, i byli cały czas w takim zamieszaniu. Jemu jest ja wszystko jedno, żeby tylko zepchnął nas z tej ścieżki, którą, którą, którą powinniśmy z Bogiem chodzić. Tak więc, kochani, Boże słowo uzdrawia, uwalnia i tak jak czytaliśmy na samym początku, wyprowadza nas z ciemności i niewoli. Te wszystkie pęta. Z naszych rąk i nóg spadają, także możemy być prawdziwie wolnymi. Tak jak Jezus powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z Bożych ust, ponieważ te słowa dają życie. To prawdziwe życie. Nie egzystencję, bo nie mówimy tutaj o jakiejś marnej egzystencji tutaj na tej planecie, ale życie pełne pasji i pokoju i radości. Tak więc. Otwierajmy to słowo każdego dnia. Bardzo jestem ciekawa, w jaki sposób Ty doświadczyłeś wolności, właśnie czytając Boże Słowo. E, jakie kłamstwa, że tak powiem, e, prysnęły z Twojej głowy, e, zostały zmiażdżone przez prawdę, którą, którą odkryłeś, proszę podziel się w komentarzu, bo to wszystko będzie też zbudowaniem dla wszystkich, e, którzy teraz słuchają i oglądają ten filmik. E, dziękuję Ci bardzo za obejrzenie. Zapraszam Ciebie jutro w przebudzenie 5 rano. Kolejny filmik, 650. któryś już odcinek. Boże słowo. Otwieramy, studiujemy, aplikujemy do swojego życia i przyjmujemy uzdrowienie. Na razie czym?